Norbert, witamy w Górniku, witamy na pokładzie. Trafiłeś do 14-krotnego mistrza Polski, choć w tej dorosłej piłce tak naprawdę jesteś od niedawna. Przyszedłeś tu z Pogoni Siedlce do drużyny, no, która jest w Polsce legendą. To taki duży przeskok i chyba wyzwanie dla Ciebie. No tak, niedużo meczów zagrałem na poziomie centralnym, jeśli chodzi o seniorów, ale na pewno jestem tutaj, żeby nauczyć się tego grania. I zrobię wszystko, żeby pomóc Górnikowi. Górnik Zabrze od kilku lat uchodzi za taki klub, który jest niemal skrojony idealnie dla młodych ludzi, młodych utalentowanych piłkarzy, którzy nie boją się ciężkiej pracy. Kierowałeś się może takimi opiniami, wybierając akurat Zabrze na kolejny punkt, kolejny etap swojej kariery? No tak, bardzo dobrze wiedziałem, jak Górnik funkcjonuje i jak szkoli młodych piłkarzy, dlatego myślę, że jest to bardzo dobre miejsce do rozwoju dla takiego piłkarza młodego jak ja. Ciężkiej pracy się nie boisz? Nie boję się. Norbert, szczególnie udaną miałeś wiosnę po tym narodowym lokaucie i restarcie. Miało to podobno też związek z zmianą pozycji na boisku. Przeszedłeś na bok. Teraz tam czujesz się najlepiej? Czujesz, że to jest Twoje najlepsze miejsce na placu gry? Tak, trener dał mi szansę zagrać na skrzydle. Udało się i bardzo dobrze się tam czułem, dlatego myślę, że to jest teraz moja pozycja na najbliższy sezon. Wiemy, że jesteś młodym człowiekiem, ambitnym i pracowitym, o czym mam nadzieję wkrótce się przekonamy, ale jakbyś miał jeszcze w kilku słowach scharakteryzować, czym czujesz się mocny, a nad jakimi czynnikami jeszcze wiesz, że czeka Cię żmudna praca? Na pewno jeśli chodzi o taktykę, to muszę się jeszcze wiele rzeczy nauczyć i o takie granie seniorskie, żeby nie popełniać głupich strat i głupich błędów, które mogą skutkować głupimi stratami bramek czy utraty punktów. Myślę, że głównymi atutami moimi jest dribbling, dobre dośrodkowanie, ale również szybkość jakże i walka do ostatniej sekundy. Życzymy Ci tego, abyś jak najprędzej mógł to kibicom w Zabrzu pokazać. Dziękuję bardzo.